Siemano moi mili, z tej strony Maraz, witam was w kolejnym odcinku 11, zagrajmy w Assassin's Creed 2. Okej, słuchajcie, gra mi wykrzeczyła i całogodzinna rozgrywka, szlak trafił. I musimy, sobie powtórzymy pewną sekwencję od tego momentu. Zobaczcie, ile gry przeszedłem. No, trochę tego było. Tak więc lecimy. Wspomnienie. A mogę to powtórzyć? O nie, dobra, słuchajcie, widocznie nie mogę powtórzyć tej sekwencji. Słuchajcie, gra mi wykrzeczyła na momencie, kiedy przeszedłem etap z Rosą, Hugo i jedną misją Nie, chyba żadną misją u tego typa, czyli tak, nauczyliśmy się nowej spinaczki, zaraz wam zademonstruję, bo tutaj akurat był ten kontekst. O właśnie, tylko że tak Ezio może się spinać. To z Hugo i to było z Rosą dwie misje, byśmy mogli nauczyć się tej spinaczki, to było dosyć szybkie. I drugie, musimy wziąć się na punkt widokowy, to było takie, nic się specjalnie tam nie działo. To jedna kwestia. Druga kwestia była taka, że wykonaliśmy misję do Hugo, uratowaliśmy złodziei z oprawców rozruszonych w różnych strefach miasta. Ja w tym międzyczasie też zebrałem sobie stronę kodeksu. I potem kolejną misją było, że trzeba było ukraść przebrania dla nas, żołnierzy właśnie we Wenecji. I jedna chyba misja była wywiadowcza dla tego jegomościa. Okej, wejdziemy sobie. Już wejdziemy do misji. Nie mogę powtórzyć sekwencji, trochę szkoda. Your good work has restored us to our former strength, Ezio. We are ready to strike. O nie wiem, dlaczego mi właśnie gra wykrzeczyła na tym momencie. You approach from above under the cover of night. Emilio has posted archers around the palazzo. Kill them, but do so quietly. As they fall, my men shall replace them. What about the guards? When you finish with the archers, we'll regroup in front of this building here and discuss next steps. Nessun problema. I'll take care of the archers and return to you. Then it's settled. In Bocca al Lupo. Crepi il lupo. Crepi il lupo. Dobra. Trochę szkoda, że mi to wykrzeczyło. No ale co zrobić? Nie mogę powtórzyć sobie sekwencji. Ale powiem wam, że tak specjalnie się tak nic nie działo. Nie było to jakieś tam skomplikowanie trudne. Trzeba było robić po prostu tak, jak gra podpowiadała. No trochę miałem komplikacje z jedną misją. Ale to było dosyć takie... No przez przypadek po prostu... Chciałem uciec przed żołnierzami, kiedy ratowałem tych złodziei i się jebańcy wszyscy podopili. To tak to było. I w tym momencie mi gra wykrzaczyła, nie wiem dlaczego. Coś jej odbiło. Amiri jest tak upierdliwym programem do nagrywania, że jak wykracza grę, nie zapisuje wam postępów w grze. Z Midlisem akurat takiego problemu nie ma. Ej właśnie, znaczy z Frapsem. A właśnie, może Assassina 1 nagramy sobie za pomocą Frapsa. Skoro grę wykrzacza. Nie byłoby to nawet głupie. Okej. Dobra, idziemy do góry. Załatwimy to w miarę szybko i sensownie. Fuck, 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 fuck! Aha, nie chciałem jakaś nurkować. Ja myślałem, że pójdzie dosyć sprawnie. Okej. Poszedł! Spać. Mniejszy odległość od celu. Fajnie powiedzieć. Okej. Okej. Padł czy nie? Dobra, to mnie teraz tutaj nie widzi. A nie, jednak mnie widzi. Okej, lecisz. Wszyscy się potopią. Nawet i dobrze. Okej. Muszę sobie zaimprowizować piwniczkę. Potrzebuję te noże. Chyba jednak nie. Okej. Chciałbyś? No. I pokuty. Dobra, muszę się teraz spotkać z Antonio. Nie chciałem, żeby jak mnie action znowu wywali, to po prostu chyba zmienię sobie sport na Frapsa. Nagrywanie. Okej. Gdzie jest Antonio? O, oczywiście musiałem spać. Well done, Ezio. Everything is going according to plan. As we speak, my men are replacing the archers you've removed. The way to the palazzo is clear now. But not the building itself. Emilio's guards still patrol its border. Use my men. They can distract the guards. Save you from having to fight. And when it comes time to storm the place, remember what I've taught you. Seek out the Ezio. No. We await word of your success. No dobra. Agreed. Okej, chodźcie dziewczynki. Pomożecie mi. Mogę akurat z wami to załatwić. Mogę to zerwać? Okej. Jakoś kurtyzany wykorzystać, bo one dają jeszcze mi taką, jako tego, ochronę. Go away! Okej. Okej. Prosto poszło. Chodź tutaj. The house of cards is crumbling, Emilio. A minor setback. It will be dealt with. This povero scemo Antonio and his thieves. Never mind them. It's the assassin you should be worried about. Why? Is he in Venezia? He's been here for weeks. How could you be so blind? Like you, I've been busy. Someone had to provide the weapon to our brothers in Firenze. Yes. And we also would do that. And... What did you want, Carlo? Okay. 3 days from now, it's time. Very well. I'll be there. Assuming you still live. Guardia! Guardia! O fuck, to mnie zauważył. A tamten siad. Po cichu. Po kolei. Bez nerwów. Okej, Polena Medici. Ona mi tak to nic nie daje. Okej, aha. Okej. Okej, sprawa załatwiona. Wszyscy uciszeni. O! Sam do mnie przyleciał. Do not be afraid. I feel no fear, assassin. Only regret. I sought unity, stability, order. At too great a cost. Progress demands sacrifice. Non trovo alcuna gioia in questo, ma non c'è altro modo. Requiescat in pace. No dobra. No i są nasi łucznicy. Sorry, I couldn't resist. Come, let's open the gate for Antonio. Dobra, zdobyliśmy palazzo, co mnie bardzo cieszy. Set has fallen and Emilio is no more. All thanks to you, Ezio. Go! Tear down Emilio's banners. Return what he has stolen from the people. No i pięknie. Tell me, Ezio. How can I repay you for your service? Money's always nice. Easy enough. Okay. What else? Materialista. Emilio is meeting with a man named Carlo. He looked to be a government official. Do you know him? Carlo Grimaldi. He sits on the Council of Ten. Why do you ask? What are you up to? I have a meeting to attend. No dobra. O, 5 kafli. Wszystko ma swój koniec. No, trochę szkoda, że to jest coś około godziny materiału mi się ucięło. No niestety. Bywa i tak. Okej. Co, wywali mi teraz za nimusa, czy nie? Bo nas przyniesie teraz. Do kolejnego roku. Dobrze. Który mamy rok? O! Mamy grobowiec asasynów w końcu. Profilaktycznie ludziska zrobiłem cięcie. Gdzie jest ten grobowiec? Mamy kolejny fragment Wenecji do odkrycia. Rozumiem sobie ten punkt widokowy. Okej, to jest jakieś miejsce chronione tak czy tak tym statkiem. Ciekawe. Okej, trzeba blisko zrobić te krypty, mieć święty spokój. Zdobyć tą zbroję Altaïra. No, mam pełne zdrowie. Okej, co najważniejsze, mam odkryte palazzo. Okej, o, tam jest kościół. Okej, w końcu jakiś normalny punkt widokowy. Że nie musiałem się za dużo w niego wdrapywać. Tam mamy zadanie, ale chcę zrobić sobie grobowiec. Ile mamy tutaj tych punktów widokowych? Mhm. No troszeczkę jest. Grobowiec, tam jest grobowiec asasynów. Ery. Już znowu się zaczyna. Okej. Tam jest piórko, widzę. Też jest jeden z piękniejszych budynków Wenecji. Okej, tam jest... nasz budyneczek, na który się mogę wspiąć. Wieża zegarowa. O, to jest impresyjne. Też. No, sporo tych punktów teraz. Tak głównie teraz będziemy działać tylko i wyłącznie na terenie Wenecji. Okej, Ezio, idź tutaj. Mhm. Kotwy. Świetnie. Okay, mam nadzieję, że nie muszę tego obchodzić całego dookoła. No jednak muszę. Pewnie w górę będzie... ten znaczek. Ok, jak tu wejść teraz? Okej. Nie mam pomysłu, jak na to wejść. Szukam jakiegoś punktu zaczepienia. Obchodzę to i obchodzę. No kurde. Mhm. A tak mogę podskoczyć? Aha, dobra, luz. Mi się tu motał. Dobra, znaleźliśmy to dziadostwo. Shit! Gotta keep thinking. Root the headaches. Okej. Dobra, Nikolas Tesla. Ale wychodzę z tego dziadostwa. Kiedy indziej sobie to zrobimy? Okej. Chcę punkt widokowy. Jeden z wyższych we Wenecji. Chyba wyższego nawet nie ma. Aha. Mhm. Pytanie, gdzie jest stół ze sianem? Dobra, już widzę tam. Może jak nas siadł. Okej. Okay. A tutaj jest... nasza krypta. Jak się do niej teraz dostać? Okej, w końcu też twórcy pomyśleli. Nie muszę włazić na samą górę. Okej, tam będzie to na dachu na bank. Znowu to może ona usiądzie. Skupmy mu wszystkie piórka. Tam jest ciekawe, że nie ma w ogóle żadnych... A, jeszcze jest. Dobra. Suma kodeksu. Nie, nie, mnie to bardziej ten grobowiec jara. Okej, jak teraz się tutaj dostać? Okej, co, nie mogę tędy wejść? Okej. Niech oni mnie wykryli. Tam jest kieszonkowiec. Okej. Skitram się. Może to coś da? Nie, chyba wejdę z tamtej strony. Będzie chyba najlepiej. Tam ci mnie nie widzą. I słyszę gdzieś... O, symbol. Okej. Tytanie przemysłu. Okej, plik dostępu. Aha. Będzie jakaś podpowiedź na pewno gdzieś, bo z dupy to się nie bierze. O, 4 równa się 1. Mam taki odruch, że chciałem się złapać, a... Dobra, ostatni raz ludziska próbujemy. Ezio, weszłeś? No, świetnie. Pytanie, czy ja tędy przyjdę? Mhm. Okej. Dobra, moi mili, musiałem zrobić szybkie cięcie. Okej, tędy się nie dostanę. Bo nie. Ale tędy już tak chyba. Do tego grobowca. Jeszcze tak... Nie powinno być skitrane. Okej, właśnie. No pięknie, wyszliśmy. Zwiedzamy sobie tą bazylikę. Okej. mi się nie chciało schodzić normalnie po ludzku. Bazylika. Okej. Okej. 4 księgi się wysunęły. Aha, kumam o co chodzi. Okej, tędy bokiem muszę polecieć i się dostać na to. Jak to jest czasowe, to się wścieknę. No dobra, pociągnij za dźwignię, zanim się schowa, tak? Super. Aha, to jest czas pokazany. Nie zostało. Ładnie. No super. Okej, dobra, czas się odnowił. Teraz przynajmniej wiem jak iść. Tam się troszeczkę zamotałem. Enzo mi nie wyskoczył. Właśnie nienawidzę tych widoków kontekstowych. Okej, i tam się zamotałem u góry. Dobra, jest nawet lepiej z tym czasem. Jest to. Muszę iść tutaj tymi posągami. Tam jest ta dźwignia. Ile mamy czasu? Połowę. Przewidzianą. Ja podskocz tu. Okej. Ja już widzę, kiedy się symbol ułoży. O, super. Będę musiał odwiedzić medyka po powrocie z tej bazyliki. Okej, teraz jak? Tu na górę. Tu, tędy. Aha, dobra, kumam. Tylko teren, ja muszę tutaj teraz wejść. To jest pytanie. Tędy? Nie, tędy nie. O, dobra, bokiem chyba. Sprawdzimy sobie tylko to. Czy moja teoria jest słuszna? Tak. Dobra, czas się zresetował. Kurde, Ezio, ja cię proszę. Dobra. Aha, tędy. No, zawiesił się skubaniec. zostało? Sporo. Chyba nie sporo. Okej, udało się na styk. Widzicie już jaki to jest symbol? Czy nie? Okej, już poszło mi nieco lepiej schodzenie. Dobra, zrobimy sobie teraz tamtą stronę. Okej, jak mi to każe iść teraz? Tędy. Tu bokami, tu górą. Tu. Tam na drugą stronę. Aha, dobra, tu mam. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dobra, więc właśnie tutaj. Dobra, już pójdzie zdecydowanie łatwiej. Dobra, tu na krzyże. Tu się zamotałem. Okej. Jesteśmy na miejscu. To zajebisty witraż. Świetnie. Nie potrzebuję ostatni symbol. Który jest na dole. Teraz jak tędy? Okej, lewą stroną. Stacji drogi krzyżowej. Boczkiem i do góry. A to już nie powinno być tak źle. A to muszę się wspiąć na samą górę. Okej. Dobra, jesteśmy u góry. Tu cyk. Trochę nas latanie to będzie kosztowało. Dobra, to się coś Encio za... Tak, wiem ile mi czasu zostało. Nie musisz mi tego gro pokazywać. No. Właśnie Encio. A, tędy nie wejdę, tak? Dobra, tak już nie zdążę. Muszę jeszcze raz to zrobić. Tak, wiem. Czas się zeruje. Teraz, bo na pewno bym teraz nie zdążył. Okej. Będzie znowu... To dziadostwo. Więc tak może je ominiemy. Okej. No już idzie całkiem sprawnie. Dobra i wspinijmy się jeszcze raz na ten witraż. Trzeba tędy... O, właśnie. Tędy się spiąć. Okej, to troszkę na bok muszę przejść. Jep. Dobra, mamy koniec. Widzicie, jaki symbol się ułożył? Bractwo asesynów. Okej, po krypcie. To było całkiem sprytnie i przyjemnie. Okej, co my tu mamy? Najpierw kasiora. Dobra, zostaje nam jeszcze jedna pieczęć do zebrania. Oj, sorry, nie chciałem po nagrobku chodzić. Okej, w końcu jakieś konkrety. Dobra, a gdzie jest ostatni grobowiec? No dobra. Dzięki, Groże, mi podpowiadasz, tędy wyjść. Mamy 5-6 pieczęci. Jeszcze jedna. I oczywiście wyjdziemy sobie którędy. No oczywiście, że kanałami. Zajęczycie. Na samym środku chyba placu nawet. No, już jest noc. Miło. No, mówiłem. Chciałbym ostatni... Okej. Tak, wiem, że na tym terenie mi nie daje żadnych premii. Dobra. O, nie chcę tego, chcę mapę. Powiem wam, że to jest troszeczkę takie upierdliwe. Tu ostatni punkt widokowy, to jest strona kodeksu. Dobra, idziemy po stronę kodeksu. Gdzie ona jest tam? Zrobimy sobie ostatni punkt widokowy i lecimy dalej z misjami. Coś mi się wydaje, że będę miał pod sam koniec w ogóle ostatniej sekwencji. Dobra. Tu tak? Tu jest ten grajek śmieszny. Grazie, Kam. Chodźcie tu ze mną. Work your magic. Okej, będziecie z nim walczyć? Świetnie. Nie muszę się nic nawet męczyć. Zataszki. Napierdzielają się i tam ostro, dobra. Nie, nie chcę na Ezio, chcę tutaj. Tam. No, oczywiście tu nie mogę. Muszę dać mura. Właśnie tam. Dobra, widzę nasz ostatni punkt widokowy w tym odcinku. I oczywiście będzie znowu latanie, załatwianie. Kurde, nie wiem, jechać do tej Monteriggioni. Widać hejsiwo. Widać troszeczkę zapchanie. Czasu. Okay, chciałbym od razu, żeby było zabójstwo już, a nie tam napierdzielanie, bo Okej, tam nie ma strony kodeksu na pewno. Guard! Stop him! Help! Stay away from me! Okej. Co? Patrz go! A dobra. Szkoda, że go prędzej nie wyczaiłem. Bym miał w ogóle... Jak łatwiutko. Mi się wydaje, że chyba się musi teraz udać do Leonardo. Ale nie jestem pewien na 100%. Jakieś tam są przy złodziejach. Jakie co my tu mamy? Where is Emilio? I told him to be here. You told him yourself? In person? Yes, myself, in person. I'm concerned that you don't trust me. As am I. Perhaps you'll arrive with the others. Walk with me. Okej, oni nie wiedzą, że Emilio zginął. Jeszcze. So, how go things in the palace? Honestly, it's difficult. Mocenigo keeps his circle closed. I've tried to lay the groundwork, making suggestions, but he has other voices at his ears. Then you must work hard. You must become part of his inner circle. See, I understand. But it's harder than I expected. And why is that, Carlo? I don't know. He just... the Doge doesn't like me. I wonder why. It's not my fault. I keep trying to please him. I learn what he craves and I have it delivered. The finest jams from the orchards of Sardinia, the newest fashions from Milano. Yes, and that's called being a sycophant. A what? What did you call me? A doormat, a flatterer, a bootlicker. Need I go on? Bastard. You don't know what it's like. You don't understand the pressure in there. Oh, I don't understand pressure. No, you have no idea. You are a government official. I'm two steps from the Doge himself. I am beside him day and night. You wish you could be where I am. Are you done? Hardly. You listen to me now. I am close. The Doge can be recruited to our cause. I need a little more time. Time is not a thing we have in great supply. Nothing for you here, Cafone. Dobra, idziemy tędy. No, przydają się kurtyzany jak jasny gwint. Keep moving. Is it much further? Don't be such a little girl. No, to wszystko, co żeście mi powiedzieli? Lipa trochę. Ulala. Ładny kościółek. A to jest ta bazylika, co tu byłem. Wait. Chodź się. Buongiorno, Cas. Signor Carlo? We thought Emilio would be with you. Emilio is dead. What? How? The assassin. The same one who hunted down the Pazzi. He's here in Venezia. E così? Silvio, did you not know? He could be anywhere. He could be here right now and we might not even know. He struck Emilio inside his own palazzo. So? What of our plans? There is no longer time for subtlety, my brothers. We must act now. But Marco, I'm so close. A few more days, if I can just... No. It happens this week. We should keep moving. And what does the Spaniard have to say of this change of plan? You can ask him yourself soon enough. Teraz bym mógł spokojnie... So I've heard. Good. Perhaps he's made a decision. About what, cousin? About which of us shall step into the robes of the Doge, cousin? I didn't know there was a decision to be made. Surely the choice is obvious to all. Laski, chodźcie tu. God should be the one who organized the entire operation. The one who came up with the idea of how to save the city. There is no lack of value in tactical intelligence, good Silvio. But it is wisdom one needs to rule. Do not think otherwise. Calma, calma, amici. Please. There's no need for this. You know it's not up to either of us. For all we know. No, dobrze, że teraz nic nie podejrzewa. And why not me? I'm the one who's done all the hard work. Basta. We wait for his arrival. Are you sure he's coming? Yes. Są kurtyzany. Signori, we should move a little faster. I feel eyes on us. No. Dobrze czujesz? We will move at your pace. This guard's a good find, cousin. How much did you pay for it? Perhaps not as much as he did. He saved my life on 2 occasions, though he's not much of a conversationalist. You look like you know how. No i co jest? Enough with your inane prattle. O, jest, przyjechał. Hiszpan. And you were never given permission to make plans. Forgive us, maestro. We wish only to serve. The plan is this. Doge Mocenigo will die tonight. And once that it's been done, Marco shall take his place. Vi ringrazio umilmente, maestro. No. Good. Messer Grimaldi, you are closest to Mocenigo. You work the most vital. No. Serve us well, and it won't be forgotten. Walk with me. I don't want any blood spilled, you understand? It must appear to all that he goes quietly. Certo, maestro. When are you closest? I have full run of the path. He may not care to hear what I have to say. He trusts me by now. Fraps. Then I want you to infiltrate the kitchen and poison his meal. So be it. Marco, can you furnish us with a suitable toxin on short notice? I defer to my cousin. That is really his area of expertise. Mm-hmm. Ah, Silvio. I am at your service, maestro. What can you bring to get this done? I will confer with my associates in the streets, but chances are good that I can procure some cantarella. Yes, and what is that? It is a most effective form of arsenic, difficult to trace. Co, znowu mi drzwi uciekły? Chodźcie, laski. Znowu? A, pierdolę. Oh, I dropped it. Was that for me? Come, spend a moment. Has anyone seen mine? You have done enough. Już mnie widział. Okej, jest i most. Ten taki zdewastowany. Dobra. Okej. Ja was widzę. Forgive me, maestro, but is this not perhaps a tad dangerous for you? Involving yourself so intimately with the minutiae of our plans. I feel the need to involve myself more directly. The Pazzi disappointed us in Firenze. I pray you will not do the same. Do not worry this time. The Pazzi were a bunch of foolish... The Pazzis were a potent and venerable family, reduced to rubble by one young assassin. Do not underestimate this troublesome form who now haunts your city. Or the same fate will befall the Barbarigo. I want this done promptly. Mm-hmm. Bene. I must return to Roma. Time is of the essence. Do not fail us. No i dobra. Było, minęło. Ale znowu wszystkich po kolei eliminował. I should have kept my eyes on them. I need to go and see Antonio if I have any hope of salvaging this mess I've made. Okej, szkafle. Okej, czyżby mi się kolejna mapa odblokowała? Nie. Okej, musimy iść do Palazzo Emilia. Tego Palazzo Emilia. Sorry. Ale się śpieszę. Okej. Fajnie. Też się cieszę, że mogłem to przeskoczyć w miarę sensownie. Co mi teraz zrobisz? Aha, nie mogę ci nic zrobić, nie? Super. Zajebiście. Proszę co na miejscu. Że zwisa mi to. O, jest i Rosa. Świetnie. Salute, bello mio, come stai? You back to see me already? Mm-hmm. Desolato, mia cara, but I am not here to play. I must speak with Antonio. It's urgent. Antonio! Ezio's here! No, szybko. Ezio, is everything all right? Carlo Grimaldi and the Barbarigo are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge and replace him with one of their own. They will have all of Venezia, their entire fleet, in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother. And the support of all my men. And women. Grazie, amici. But, Ezio, I must warn you. It's not going to be so easy this time. Palazzo Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Nothing is impenetrable. This is why we like you, Ezio. Come, let's go take a look. We'll come up with a plan. Okay. Ale to, moi drodzy. Aha, jeśli nie uda się za pierwszym razem, zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Bo ktoś ma do mnie zaraz przyjść, tak więc sorry moi mili, ja muszę zakończyć to nagrywanie. Zrobimy sobie to w kolejnym odcinku, tak więc do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.